organizuje różne działania tutaj w Przemyślu, organizuje jakieś projekty, generalnie wszystko, co jest związane z miastem. Chcemy, żeby w tym mieście coś się działo, żeby nie było nudno. No i takie jest nasze założenie, tak? Jest tutaj dużo młodych ludzi, którzy narzekają na to, że miasto jest nudne, wyjedziemy stąd, nie ma tutaj co robić w ogóle, a my mówimy, nie, zostań, robimy coś fajnego, chcemy, żeby było fajnie, dlatego dołącz się do nas i rób to z nami. I takim głównym miejscem, w którym działam, to jest Projekt Polska. No, z tym jakoś się bliżej związałam, dzięki projektowi Naprawmy To. To jest chyba taki główny projekt, który najbardziej mi się spodobał i który do naszego koła wniósł najwięcej ludzi. Ogólnie chodziło o to, żeby naprawiać nasze miasto z perspektywy normalnego mieszkańca. My mieliśmy tym mieszkańcom pomóc w tym, ponieważ no, były takie w sumie skargi, można tak powiedzieć, na to, że miasto nie robi nic w tym kierunku, żeby było lepiej. No więc postanowiliśmy, że w naszym mieście też zrobimy projekt Naprawmy To. Ruszyła strona, alertów było bardzo dużo, alerty były naprawiane. No i w końcu, jak to zaczęło już tak ruszać z kopyta, został zorganizowany projekt w szkołach na zasadzie konkursu. Napraw to, nie bądź obojętny. Nie lubię być sama, można tak powiedzieć. Lubię, jak jest dużo ludzi i lubię, jak daje mi to przyjemność. Ogólnie praca z ludźmi daje mi przyjemność, tak? Niekoniecznie robienie czegoś, co może na przykład... Niektórzy mówią tak, robisz coś, bo chcesz być sławna. To jest nieprawda. Ja wcale nie pcham się w jakieś, nie wiem, politykowanie albo w robienie projektów tylko dlatego, żeby mnie ktoś zauważył. To nie jest tak. Ja po prostu chcę pokazać ludziom, że można coś robić, nie narzekając. Tak? Pierwszy krok? Nie narzekać, że nie ma czasu. To jest najgorsze, co może być. Nie mam czasu. To jest w ogóle choroba dzisiejszego wieku. Nie mam czasu to jest w ogóle słowo, które nie powinno się znaleźć w naszym języku. Bo jakby... Ja, pracując na wielu płaszczyznach, tak, nie tylko w kole, ale też w szkole czy w innych instytucjach, wiem, że takie słowo to w ogóle jest, można to przebić, tak? Czas jednak można przebić. I można to sobie wszystko tak poukładać, żeby zrobić coś fajnego i ciekawego. Dlatego pierwszym krokiem do zmiany albo do tego, żeby cokolwiek robić, to jest znaleźć czas dla siebie.